Cześć kochani, z tej strony Bogutka i witam Was na kanale Skrap Pasji. Dziś moją inspiracją będą kartki, które powstały z myślą, aby pokazać Wam, jak piękne są nowe stemple od Marianne Design z serii Silhouette Art. Jak tylko zobaczyłam je, że będą właśnie na sklepie, stwierdziłam, że muszę je mieć. I w zasadzie wykupiłam wszystkie, oprócz tego z numerem 1120, to są kropeczki i takie plamki. Może następnym razem się skurzę, zobaczymy. Ale podstawowe, czyli tła, wazoniki i te wszystkie listki posiadam, bo nie wiedziałam, z których zrezygnować, więc stwierdziłam, że najłatwiej będzie mi zrezygnować z tych kropeczek. Ok, ale do rzeczy. Słuchajcie, te wykrojniki są bardzo dobrej jakości, są bardzo grube, znaczy w sensie takim, że mają bardzo grubą gumę i świetnie się odbijają. Mają fajne wzory, bardzo mi się podoba efekt tego tła. Jest to tło prostokątne i w takim owalu. Jak widzicie, zobaczycie, jak widzicie, jest tutaj wykorzystane na kartce. Zobaczycie, jak ja to właśnie wszystko odbijałam na filmiku. Tutaj do tła wykorzystałam tu z tej serii. A reszta to właśnie jest kompozycja z wykorzystaniem tuszów Distress i maski. Kółeczek, a także moich dwóch, a także dwóch wykrojników Stolat. To jest ten mój ulubiony ze Skrap Pasji również wykrojnik, który ma chmurkę i ma napis Stolat. A także słuchajcie, tutaj do tej kokardki wykorzystałam wykrojnik, który był w komplecie z bombką, czyli to jest z tej serii świątecznej, to jest ten Craft & You właśnie z serii świątecznej. Słuchajcie, zależało mi też, żeby kartki, które stworzę, były bez użycia z papieru skrapowego i udało mi się. Wykorzystałam jedynie papier bazowy. No i zobaczcie, jakie wspaniałe wzory można wykorzystać. Możliwości są nieograniczone, można je komponować w różnych konfiguracjach, te stempelki. No mi bardzo się podoba ten efekt, lubię takie czyściutkie karteczki, zwłaszcza tylko przy użyciu stempla i paru tuszów Distress. Tak więc zachęcam Was do oglądania, zobaczcie, który z tych stempelków najbardziej Wam się podoba i koniecznie powiedzcie mi o tym w komentarzu. Tak więc ja teraz zapraszam do oglądania. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.